Może kilka słów jeszcze na temat roku 2016, tytułem informacji dla Państwa, kto w tym roku będzie mógł skorzystać z naszej oferty ciepłowniczej. No przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy Armii Krajowej, przy ulicy Zawidowskiej, właśnie na podejściu do ulicy Zawidowskiej, czyli budynki przy ulicy Armii Krajowej 20, być może 19, zlokalizowana po drugiej stronie ulicy dawna Spółdzielnia Inwalidów Lubamet, być może sąsiednia wspólnota mieszkaniowa. Także to jest ten najważniejszy kierunek tegoroczny, ale również, co pewnie ucieszy mieszkańców centrum miasta, budynki przy ulicy Rynek 12, 13, również 11 przypuszczalnie, czyli obecna zabudowa baru Ratuszowa. Tam również funkcjonuje kotłownia opalana węglem, dość spora emisja, więc tutaj podejdziemy z siecią, wykonamy przyłącze i zasilimy lokale mieszkalne. Poza tym troszkę zabudowy indywidualnej przy ulicy Esperantystów, no i przypuszczalnie kolejne nieplanowane, że tak powiem, oferty last minute, mówiąc obrazowo, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że niestety jest potrzeba pilnego przyłącza i takie inwestycje również realizujemy. Także, proszę Państwa, życzmy sobie, aby ten rok zakończył się dla nas pomyślnie, abyśmy w dalszym ciągu mogli tą niską, nieszczęsną emisję dla miasta ograniczać. Dziękuję Państwu.